Dziwna sprawa, już drugi raz próbuję dzisiaj nagrać swoje uwagi na temat astrohoroskopu, które dzisiaj zauważyłem i sobie nabyłem w kiosku pana Piotra Gibaszewskiego. Gdzieś mi się nagranie nagrało, zablokowało, powiedzmy, bajty, a nie mogę go znaleźć. Czyżby pan Gibaszewski był takim wybitnym magikiem? Czy ja, no oczywiście, nie bardzo umie się posługiwać komórką. No nic. Proszę Państwa, dziś właśnie kupiłem taką horoskop na 2019 rok pana Gibaszewskiego i przeleciałem go tak wstępnie i chciałem parę swoich uwag na ten temat przedstawić. Ja doceniam wpływ układów astrologicznych, ale ich nie absolutyzuję. No według mnie pan Gibaszewski może nie całkiem, ale idzie w tym kierunku. Oczywiście układy astrologiczne mają duży wpływ, ale nie bezwzględnie determinują, bo przecież tak modlitwa, post, jałmużna, jak to mówił Chrystus, jak i wysiłek ludzki, wola wielu ludzi, narodów i tak dalej, karma losów świata, zasług, kar, wiele może zmienić. Książka pana Gibaszewskiego jest cenna, ale nie traktujmy ją jako Biblię, tylko jako pewne wskazówki. Co mnie najbardziej zaciekawiło, że pan Gibaszewski, to są na razie moje uwagi wstępne na temat tej książeczki pana Gibaszewskiego. Pan Gibaszewski twierdzi, że rok trójki, a taki jest 2019, ma podwójne aspekty, nie tylko pozytywne, ale i w trójce bywają aspekty negatywne. Na przykład podaję za przykład rok 2001, który w sumie też daje trójkę. Był atak na World Trade Center, to prawda, niektórzy twierdzą, że to był spisek, a nie atak, no ale mniejsza o to. I 2010, kwestia Smoleńsku, też trójka. Tu też wielu twierdzi, że to mógł być też spisek. Czyżby trójki były spiskowe? Więc wiele się może zdarzyć, nie tylko pozytywnych, ale i negatywnych spraw. Więc trzeba dosyć uważać, bo może być i dobrze, ale niestety i źle. Pan Gibaszewski nie bez racji zwraca uwagę na tak zwaną pułapkę Tukidydesa, która często prowadzi do wojny, bo pojawia się nowy hegemon, czy walka o bronienie się pozycji starego hegemona i atak nowego. To często zaczyna się od wojen zastępczych, wojny handlowej, kryzysu ekonomicznego, a niestety nierzadko kończy się na wojnie realnej, starciu zbrojnym. Oby nas to w przyszłym roku i w najbliższej przyszłości nie dotknęło. Ale pan Gibaszewski profilaktycznie zaznacza taką możliwość, taki kryzys. Ja co do roku 2019 zwracam uwagę, bo pan Gibaszewski mówi, że jedynka i dziewiątka są jak gdyby liczbami, cyframi ognistymi. No ja się zgadzam z tym, że jedynka no bardziej daje początek, atak, a dziewiątka raczej łamie, transformuje, a tym bardziej dziewiętnastka zmienia jak gdyby rzeczywistość, w ogóle przełamuje wiele spraw. Więc po dwójce dziewiętnastki, jaką mamy w 2019 roku, może być bardzo gorąca, bardzo ciekawa i bardzo przełomowa. A w Polsce może być też dość gorąco i spore zamieszanie, które i pan Gibaszewski przewiduje. I nie tylko przez wybory, a pozycja PiS-u może być niepewna. Ale najciekawsze, co mnie najbardziej zaskoczyło, znaczy zwróciło moją uwagę, że pan Gibaszewski lubi zazwyczaj na koniec swojej książeczki, swoich propozycji pisać, że dopiero następny rok, w tym przypadku 2020, może być bardzo dramatyczny. No więc proszę Państwa, wszystko przed nami. Może 2019 będzie nie najgorszy. Więc módlmy się i dbajmy, by było jak najlepiej. Więc ora et labora. Amen. Może tym razem się to skutecznie nagra. A ja również proszę o suby i łapki i jakieś wsparcie
na rozwój mojego kanału, bo sobie tutaj, jak widać, nie bardzo radzę. Tym bardziej, że przy mojej mikroemeryturze 500 złotowej, no trudno sobie dobrze radzić. Więc z góry dziękuję. Amen.